Pacjent oddziału ortopedii i traumatologii ruchu zgłasza się wraz ze skierowaniem na izbę przyjęć planowych. Tutaj zakładana jest historia choroby, po czym proszony jest do gabinetu w celu wykonania pomiarów parametrów życiowych oraz EKG. Z kompletem dokumentów pacjent udaje się pod wskazany oddział. Zostaje wprowadzony przez pielęgniarkę. Zakładana zostaje dokumentacja medyczna potrzebna do wykonania zabiegu operacyjnego oraz przeprowadzony wywiad pielęgniarski. Po omówieniu i podpisaniu dokumentów pielęgniarka zapoznaje chorego z topografią oddziału, regulaminem oraz prawami pacjenta oraz wskazuje salę chorych, na której będzie przebywał. Lekarz ortopeda przeprowadza wywiad lekarski i omawia planowaną operację. Zlecone zostają badania diagnostyczne i laboratoryjne. Pielęgniarka pobiera krew i zanosi ją do laboratorium. W międzyczasie u pacjenta pojawia się fizjoterapeuta, aby omówić szczegóły rehabilitacji pooperacyjnej. Po odebraniu pełnego pakietu wyników laboratoryjnych na rozmowę do pacjenta udaje się lekarz-anestezjolog i omawiany jest rodzaj znieczulenia. Pielęgniarka zakłada wkłucie obwodowe, strzyże pole operacyjne oraz wykonuje próby uczuleniowe na preparaty zawierające jodynę. Pacjent oczekuje na zabieg. Po otrzymaniu telefonu z bloku operacyjnego pacjent jest premedykowany według zlecenia anestezjologa, przekładany na wózkonosze i zwożony na blok operacyjny. W śluzie przed blokiem operacyjnym następuje przekazanie pacjenta personelowi z bloku operacyjnego. Pacjent przewożony jest na salę operacyjną i przy asekuracji przechodzi z wózkonoszy na stół operacyjny. Lekarz anestezjolog z pielęgniarką anestezjologiczną znieczulają pacjenta. Lekarze ortopedzi układają pacjenta w odpowiedniej do operacji pozycji. Następnie przechodzą do myjni, do mycia chirurgicznego rąk. Ortopedzi zakładają rękawice. Dezynfekują pole operacyjne i ubierają się do operacji. Okrywają pacjenta sterylnym obłożeniem, a pielęgniarka dostarcza stolik z narzędziami. Rozpoczyna się operacja. Anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna czuwają nad stanem pacjenta. W razie potrzeby podają odpowiedni lek dożylnie. W trakcie operacji dokonywane są wpisy w dokumentacji. Lekarze wkręcają implanty w kość pacjenta. Sprawdzają stabilność kości. Po oczyszczeniu pola operacyjnego lekarze szyją poszczególne warstwy tkanek. Zakładają opatrunek. Pacjent przekładany jest na nosze i przewożony do sali nadzoru poznieczuleniowego. Do pacjenta podłączany jest kardiomonitor, a pielęgniarka anestezjologiczna prowadzi obserwację pacjenta po operacji. Po 30 minutach do godziny prosi lekarza anestezjologa w celu weryfikacji stanu pacjenta. Pacjent przewożony jest do śluzy, przekładany na wózkonosze i odebrany przez pielęgniarki z oddziału na oddział ortopedii. Przy odbiorze weryfikowana jest dokumentacja medyczna. Na sali chorych pielęgniarka podłącza pacjenta pod kardiomonitor, mierzy podstawowe parametry życiowe, ogląda opatrunek, informuje pacjenta o możliwości wezwania pomocy w razie gorszego samopoczucia. Po zakończonym leczeniu pacjent o własnych siłach opuszcza oddział i udaje się do domu.